Prawie 30 maluchów zasiliło szeregi przedszkola miejskiego w Szawnie-Zdroju. Dzieci zaprezentowały się po raz pierwszy przed większą publicznością, co było dla nich wielkim przeżyciem. W placówce wykonały program artystyczny dla swoich rodziców oraz zostały uroczyście pasowane na przedszkolaka. Nie wszystkim maluchom łatwo oderwać się od maminej spódnicy i postawić swoje pierwsze kroki w nowym i nieznanym środowisku. Przedszkole jest jednak miejscem, gdzie poznają swoich rówieśników, kształcą się, bawią i uczą samodzielności. Tęskno było tu za domem i uśmiech mamy. Teraz patrzcie, jak urosła ciała, chociaż była niedawno taka oni mała. Nikt przedszkolu się nie nudzi, on nie wie. Pierwszoroczniaki zdążyły już zapoznać się z kolegami i koleżankami z grupy. Przyzwyczaiły się również do drugiego domu oraz nowych cioć, jakim stały się panie przedszkolanki. By udowodnić jednak, że chcą stać się członkami placówki oraz rozpocząć swoją drogę edukacyjną, musiały wypowiedzieć słowa przysięgi. Nie grymasić i nie szlochać. Przyrzekamy. Zawsze swoje panie kochać. Przyrzekamy. Grzecznie bawić się i fikać. Przyrzekamy. W mig zajadać stale żyka. Przyrzekamy. Nauczymy się dziękować. Przyrzekamy. I porządnie się zachować. Przyrzekamy. Od dziś zawsze być z uchami. Przyrzekamy. I dobrymi kolegami. Przyrzekamy. Przyrzeczenie zostało przyjęte, ale zanim jeszcze będzie pasowanie, tak że zaczarujemy dzieci na przedszkolaków, to chcielibyśmy pokazać rodzicom, co my tutaj jeszcze w przedszkolu się uczymy i mamy panią od języka francuskiego i pani poprowadzi króciutkie, pokażecie, co się już nauczyliście z francuskiego. Bonjour les enfants. Bonjour madame. A teraz cię przywitamy ładnie z rodzicami. Bonjour. Po krótkiej prezentacji umiejętności posługiwania się językiem francuskim, maluchy zostały uroczyście przyjęte do nowego grona. Dyrektor placówki pasowała dzieci na przedszkolaki oraz rozdano im pluszowe tornistry i teczki na prace plastyczne.